Witajcie drodzy kochani. Chciałem w dzisiejszym programie opowiedzieć kilka słów, jak się zbiera negatywną karmę. No, drodzy kochani, temat jest bardzo ciekawy, ponieważ każdy by mógł się zapytać, no ja tutaj mam problemy w życiu, mam straszne problemy z tym i z tamtym, czy z pieniędzmi, czy z domem, czy z innymi ludźmi. I tak naprawdę, no nie wiem od czego to wszystkiego, z czego to wszystkiego tak naprawdę wynika. A więc, drodzy kochani, trochę chcę wam rozjaśnić tą sferę, ponieważ karma, zła karma wynika ze złych myśli, ze złych uczynków, z dotykania osób, które są skażone negatywnymi energiami. Jeżeli mamy kontakt, jesteśmy czyści, ale mamy kontakt choćby z jedną osobą lub dwoma lub więcej osób, które są jakby skażone karmą negatywną lub wykonują negatywne czynności w tym życiu, lub mieszkamy z takimi osobami, mogą nawet to być nasi rodzice, nasi dziadkowie, ktoś z waszej rodziny, to niestety, drodzy kochani, będąc w kontakcie z tymi osobami albo mieszkając w jednym domu z tymi osobami, no niestety będziecie przejmować karmę tych osób na siebie. Negatywną karmę. Mówię o negatywnej karmie oczywiście. Dlatego jest bardzo ważne w życiu mieć dobrą asocjację z dobrymi, pozytywnymi, duchowymi ludźmi, którzy są na wyższym poziomie świadomości, bo dzięki takim ludziom nie będziemy się degradować, a będziemy się wznosić na wyższe platformy duchowe. Jeżeli osoba ma asocjację z ludźmi na niskim poziomie świadomości, już nie mówiąc tutaj o żywkach, które te osoby biorą, bo o tym nie chcę w tej chwili mówić, ale jeżeli mamy asocjację z ludźmi, którzy są na dosyć niskim poziomie świadomości, wówczas ten poziom świadomości również nam się oddzieli, ponieważ tutaj funkcjonuje prawo asocjacji. Z kim przystajesz, takim się stajesz. Więc jeżeli będziemy obcować z ludźmi na niskich wibracjach, na niskich poziomach, sami będziemy mieć niski poziom i niskie wibracje. Dlatego wskazane jest, drodzy kochani, żeby mieć asocjacje z ludźmi, którzy tak naprawdę są na wysokich wibracjach, promieniują wysoko, mają pozytywne podejście do życia, myśląc w każdej sytuacji pozytywnie. Dzięki temu, mając asocjacje z tymi pozytywnymi ludźmi, możemy po prostu również, nasza wibracja wzrośnie. Ja dodam taki przykład. Chciałem opowiedzieć wam taką historię o naradzie. Narada to jest wielki mędrzec, wielka osoba duchowa, ma wysoką bardzo wibrację. I jak to się stało, że on doszedł do takiej wysokiej wibracji? A właśnie chcę wam powiedzieć, jak to się stało. W poprzednich kalpach, w poprzednich erach tego świata materialnego była epoka deszczowa w pewnym kontynencie, na pewnej planecie. No i wielcy mędrcy nie mieli się schronić, przyszli do domu pewnej kobiety. Właśnie Narada był dzieckiem w tej rodzinie i dzięki spożywaniu pozostałości pokarmu, którzy spożyli właśnie ci mędrcy, on dzięki spożywaniu tych resztek po prostu weszedł na wyższy poziom świadomości, oczyścił się, swoje życie, swoje ciało z negatywnej karmy i weszedł na wyższy poziom świadomości. Ponieważ resztki jedzenia, które spożywały święte osoby, oczywiście mają specjalną moc duchową i dzięki temu po prostu Narada się oczyścił i dzięki temu nabył te same jakości, te same jakby tendencje w sobie, co ci mędrcy. Także jak już poprzednio wspominałem w poprzednich programach, bardzo ważnym czynnikiem naszego życia codziennego powinno być spożywanie jedzenia, które wpierw zostało ofiarowane najwyższej osobie Boga. Jakikolwiek pokarm, a już najlepiej to wegetariański, można po prostu ofiarować najwyższej osobie Boga. I dzięki temu to pożywienie po prostu się oczyści. Także bardzo ważnym aspektem tego wszystkiego jest to, żeby mieć dobrą asocjację z dobrymi, pozytywnymi ludźmi o duchowych wibracjach. Jeżeli takiej asocjacji nie posiadamy, to wówczas automatycznie nasze życie jakby się degraduje i
nie wychylamy się po prostu poza pewien jakiś poziom duchowy, prawda? Także bardzo ważnym czynnikiem jest poszukiwanie asocjacji z ludźmi naprawdę na bardzo wysokim poziomie, którzy mają albo 25 stopni promieniowania pozytywnego, albo 30 stopni promieniowania pozytywnego. Ja spotkałem osoby, no, przez przypadek, przez pewną inną osobę, osoby bardzo, bardzo specjalne na bardzo wysokich wibracjach, jak również w Indiach też dzięki pewnej osobie też spotkałem braminów, którzy są czystymi braminami, posiadają wiedzę duchową, mogą leczyć, mogą uzdrawiać, mogą wykonać kawacze, właśnie taką, jaką tutaj posiadam, mogą zrobić pewne oczyszczenia. Mogą zrobić oczyszczenia płodu, ponieważ osoba, która jest na wysokiej wibracji, taka osoba może dokonać wielu pięknych, wspaniałych rzeczy, pomagając bliźnim, pomagając innym ludziom, ponieważ ta osoba posiada sama w sobie jakby realizację Boga i sama posiada po prostu silne wibracje w swoim ciele. Osoba, która natomiast cały czas się nasyca negatywnymi wibracjami, negatywnymi emocjami, no to ta osoba może też przekazywać te swoje negatywne emocje innym osobom. Tak samo jak osoba, która leczy, druga osoba może przekazywać wibracje, które szkodzą i nawet może wampirzyć energię na innych osobach. Także, drodzy kochani, to zwracam Wam na ten aspekt dużo uwagi, ponieważ warto naprawdę zwrócić uwagę na to, z kim mamy asocjacje, z kim się spotykamy, z kim przesiadujemy, z kim jemy posiłki, ponieważ dzięki temu, jeżeli zrobimy taką jakby selekcję osób, które są naprawdę pozytywne, które są negatywne, musimy po prostu odrzucić te osoby, które nie sprzyjają naszemu postępowi duchowemu i wówczas staniemy się jakby uwolnieni od tych negatywnych karm. O tej negatywnej karmy, które nam te negatywne osoby transmitują. Na marginesie, kochani, chciałem Wam skomentować, iż nasza firma Energy Aron posiada podkładki, które leczą, które pomagają na zdrowie. To są właśnie te podkładki, kładąc dzbanek wody na takiej podkładce się zharmonizuje i woda jest bardzo zdrowa i lecznicza. I tutaj mamy odpromiennik Aron Personal, który jest odpromiennikiem, który leczy, pomaga nam na nasze zdrowie. Serdecznie polecam Wam ten odpromiennik, jest na linku pod naszym YouTube'em. Dziękuję Państwu za uwagę i do widzenia.